Ciechocinek jest oczywiście mekką uzdrowiskową i symbolem rozpoznawalnym nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie. A symbolem Ciechocinka są oczywiście tężnie. Jak widzimy za moimi plecami, tężnia numer 3 właściwie przestaje istnieć, ale po to, żeby mogła być zbudowana od nowa właściwie i służyć przez kolejne 50, może 100 lat. Łącznie ta inwestycja kosztuje 22 miliony złotych, z czego 15 milionów pochodzi z regionalnego programu operacyjnego, które niestety trzeba ponieść, aby Ciechocinek mógł się dalej rozwijać. Żeby zrealizować taką inwestycję, trzeba naprawdę było długo szukać dostawców materiałów. Nie ma takiej ilości dębiny, faszyny. Wszystko jest wtedy bardzo drogie, kiedy jednorazowo tak ogromną inwestycję musimy realizować. Znacznie łatwiej jest realizować segment po segmencie, fragment po fragmencie tężni w takim cyklu ciągłym. I to, co się robi co 50 lat, zrobić raz w jednym cyklu, co 10, co 15. I to jest naszym celem. No to jest duży obiekt, to jako konstrukcja, no wiadomo, no to jest duża. Jest to no, praca na wysokości, długości, no bo pierwsza tężnia ma 360 metrów, następna ma prawie 700 metrów, więc to są duże ilości, wiadomo, no to jest obiekt jedyny w Europie, no to każda firma, która by się podejmowała takiego wyzwania, no to na pewno jest no, ciekawa i no, spora inwestycja. Plany co do przyszłości są takie, aby absolutnie to dziedzictwo zachować, wzbogacić, rozwinąć i jeszcze w sposób bardziej efektywny udostępnić i kuracjuszom, i turystom.